No, dzień dobry, witam was dzisiaj na mojej działce, na mojej babci, ponieważ dzisiaj przychodzę do was z filmem Sezonowość Czerwca, a gdzie można mówić o sezonowości czerwca, jak nie na działce? No właśnie na działce, więc zapraszam. Zaczynamy od owoców i owocem czerwca jest oczywiście truskawka. I truskawka jest owocem czerwca, ponieważ w lipcu już jej nie ma, także korzystajmy. My w tym roku na działce truskawek nie mamy, ale kupujemy takie skobiałki i są przepyszne i... Plusem sezonowości jest to, że nie kupowaliśmy, ja nie kupowałam truskawek w marcu, kiedy się pojawiły w kwietniu czy w maju, tylko właśnie czekałam na sezonowość i pierwsza truskawka, którą spróbowałam w tym roku, była tą dobrą truskawką, a nigdy tak wcześniej nie było. Zawsze kupowałam wodniste, ohydne, niedobre i drogie, a teraz tanie, pyszne, słodkie, doskonałe, nawet nie trzeba ich mieć na działce, ale za rok mieć je będziemy. Drugim owocem jest agres, a trzecim jest jagoda. My na razie takich rzeczy nie mamy, chociaż krzaki agrestu posiadamy. Nade mną jest czereśnia, która będzie od połowy czerwca. Tam dalej jest wiśnia, która już powinna być, ale u nas jest późniejsza. Oraz porzeczka. Porzeczka znajduje się za Patrycją, ale u nas również będzie prawdopodobnie dopiero w lipcu. My też mieszkamy na północy, więc wydaje mi się, że nasza sezonowość zawsze się opóźnia, stąd właśnie te mankamenty. Lecimy do warzyw. Warzywami czerwca są nadal szparagi, są pomidory, jest rabarbar, są ziemniaki, jest bób. Kocham bób. Jest groszek. Moi Państwo, co tam jeszcze jest? Jest ogórek i fasola szparagowa. Przyniosę rzodkiewkę. Mam po prostu łączyć pauzę? Może. Następnie jest również rzodkiewka. U nas taka malutka, bo na działce malutka właśnie jest, ale mamy też taką. Więc jest rzodkiewka, jest szczypior. Szczypior mam nawet u siebie na balkonie i teraz możecie zobaczyć zdjęcie, jak pięknie wyrósł. Jest por, cebula dymka, marchew, wszystko z przydomkiem młoda, bo jak wiecie, marchew, ziemniaki, wszystko jest sezonowe praktycznie cały rok, ale teraz wkracza młodość. Teraz młode ziemniaczki, młode marcheweczki, młody czosneczek, wszystko młode i świeże, doskonałe. Są wszystkie kapusty, są kalafiory, jest brokuł i kalarepa. Są wszystkie sałaty, jest... Babciu, czym się różni boćwina od botwiny? Są sałaty, rukola, szczaw, botwina. Nie będę mówić o tej boćwinie. Powiedz, sprawdźcie sobie, czym jest boćwina. Rukiew oraz natka pietruszki. Natka pietruszki też mam na swoim balkonie. Tutaj też mam. Także, moi mili, zaczynamy żyć. Zaczynamy jeść pyszne rzeczy. Wreszcie, wspaniale. To też kobietki gadają. Także muszę kończyć. Już nie wytrzymują. Ściskam was serdecznie. Pozdrawiam. Zostawcie w komentarzu jakieś super przepisy na sezonowość, bo foodbooki wracają. Wszyscy mi tu przeszkadzają, bo tu nie ma Piotra. I po prostu nikt nie rozumie, jak się nagrywa filmy. Musicie przepis zobaczyć. Przepis na boćwinę też dajcie dla Patrycji, bo nie może się doczekać. I zostawcie komentarz, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, ale przede wszystkim zapraszam was na mojego Instagrama, bo ja się tam po prostu rozwijam i jestem z wami, jestem codziennie i czuję, że to jest moje miejsce na ziemi, trochę, internetowe, więc bądźcie tam i przekroczmy wreszcie te 13 tysięcy, niech będzie 13 100 wreszcie. Zapraszam. Serdecznie pozdrawiam buziaczki cuski, pa!